Kiedy byłem małym chłopcem, chciałem jeździć na rowerze. Teraz jeżdżę na Dakarze. Plany niestety przygotowania do Dakaru uległ diametralnej zmianie w połowie sezonu, ponieważ 5 miesięcy przed samym Dakarem uległem kontuzji, poważnemu wypadkowi, złamałem miednicę. Mamy to w końcu. Wtedy trzeba było podjąć decyzję, czy walczymy, próbujemy na ten Dakar jeszcze się zrehabilitować, czy jednak odkładamy cały projekt na następny rok. W podjęciu odpowiedniej decyzji pomogła mi ekipa Ortomed Sport. Dużo bólu w tym wszystkim było, ale ogromna też zawziętość i determinacja. I oni pomogli mi stanąć na starcie tego rajdu. Zaczynamy w takim klimacie właśnie. Idziemy jeść nas Pawełek. Paweł otwiera dzisiaj rajd. Rajd Dakar, na który tyle lat oboje czekaliśmy. Otwiera Paweł. I obyśmy dojechali tak do mety. Jest trochę gładzików. Jest sprzętu. Super ludzie, no. Dobra, dojechaliśmy na start w końcu, już nie ma tam jakichś honorowych pierdół i tak dalej. Zobaczcie, kogo spotkałem na starcie. Patrzcie, ekipa jednak dopisała, mimo trudów, mimo tego, że im koni nawet kurde zabrali. Jesteśmy! Są! Arkiem! Tak jest! Jezu, jak wam dziękuję i bardzo mi fajnie, że jesteście tutaj. Ale wspieramy. Tak jest. Wcześniej jeździłem już samochodami, ogólnie jestem takim z krwi i kości offroadowcem, więc uznałem, że bardziej uniwersalnym pojazdem będzie taki 4x4. To jest Can-Am Renegade 850. Zdecydowanie Ośka się dużo szybciej rozpędza. To przyspieszenie jest dużo większe i za każdym razem, kiedy ja czy mój konkurent musi wyhamować, no to dochodzenie potem do tej prędkości wyjściowej, załóżmy 120-130 na godzinę, jest dużo szybsze w przypadku Ośki. Natomiast jeżeli jedziemy po wydmach, no to też troszeczkę lepiej się klei po prostu do tych wydm, ona ma niżej środek ciężkości i wcale nie mam kompleksów absolutnie z tym związanych. Uważam, że prędzej czy później udowodnię to światu i też producentowi tego sprzętu, że to jest naprawdę no, niesamowity potwór, rakieta, która może wygrać z innymi tymi lżejszymi sprzętami. Tu mam pecha. Znowu jara się fura, bagi. Chłopakom nic się nie stało. Jest kierowca, jest pilot. Ale w międzyczasie, bo mam chwilę w sumie na refleksję, jest słabo jadąc tylnym, bez tylnych hamulców. Opona jest przecięta. Były parę wąskich miejsc, gdzie musiałem przepuścić samochody. Niestety rozwaliłem sobie dodatkowo oponę, ale nie mam takiego pecha jak oni. Tarcza jest do wymiany, nie wiem czy zdążycie. Czekaj, to koło. Jedna osoba potrzebna tutaj. Skręciłem koło przed chwilą. Czekaj, chyba nie to. No. Tej śruby nie mogę dokręcić. Czekaj. Skręcić koło? Nie. A, no, jak masz dobre, to może. Masz dobre? Jak masz dobre, to dawaj, najpierw dalej drugie. Nie potrzebnie naprawiałem. Cześć! Ale pierwszy jestem. Pierwszy czas. Pierwszy czas masz. No wiem, kurwa, bo to jest teren, jaki powinien być.
offroadowy, a nie wiesz, płaska plaża pieprzona, nie? To koło skręciłem, trochę zmontkowałem. Ono będzie dobre, tylko jedna śruba mi się okręca, nie miałem już, nie chciałem się kombinerek wyciągać. No i tak właśnie miał być Dakar. Hardcore totalny po prostu. Chodzi o to, żeby to przetrwać. No póki co bardzo mi pasuje. I wszedłem po prostu z przytupem, bo no Dakar odczułem od razu, chyba 14 godzin na kładzie siedziałem. O to chodziło i już ten klimacik zaczynam czuć. Patrzcie. I ja pierdykam, ja się 3 godziny męczyłam z tym, żeby to wsadzić. To jest taki samochodzik. W porównaniu do innych samochodów widać, że dosyć malutki. Tylko kurczę, jakoś napędzany paskiem. Co to jest? Cały czas jest to wyścig technologii, jednak technologia ma tutaj ogromną rolę i to widać, że to jest wyścig zbrojeń z roku na rok, że nie wiem, centymetr większej skoku zawieszenia na przykład robi ogromną różnicę w możliwościach jezdnych, czyli tak naprawdę w jednym roku ty robisz jakiś odcinek specjalny jadąc średnio 100 na godzinę, a w następnym już możesz ten odcinek sam pokonywać jadąc 110. Ja się cały czas trzymam jednej domeny, tak? Także pamiętam, mam to cały czas on my mind. Lecę, robię swoje. Ale oczywiście tutaj nic nie traci na tym ta rywalizacja tak naprawdę indywidualnych zawodników. Oni cały czas przechodzą piekło Dakaru tak naprawdę. Ostatnie 50 km już nie miałem nic z Camelbagu. Tak czekałem, by zimny Red Bull na mecie. A że nie miałeś wody? Tak. Wargę naszą znaloną. Warga ci krwawi. Przybryzłeś sobie chyba, tak? I muszą się zmagać i fizycznie z tym wszystkim, ale też z emocjami. Jestem niezadowolony ogólnie, bo OS zamiast się cieszyć z niego, bo był taki jak ja lubię, to po prostu byłem wściekły jak nie wiem co. Uwielbiam mój team, ale dał dupy po całości, więc zaraz szlak trafi po prostu. 300 km byłem tak zły, jak jeszcze nigdy tutaj na Dakarze. Miałem z sobą problem, ja jechałem i mówię, kurwa ty debilu, najeżdżałem na siebie z 15 minut, aż w końcu sobie dobra, no to przekuć to jakoś coś trzeba, czyli nie będę na siebie jechał, bo zaraz jeszcze wypadek zrobię, nie? No więc pomyślałem, dobra, na drugim stage'u jeszcze raz, a ten błąd rozkminię i w życiu go już nie popełnię po prostu, nie? W ogóle trzymać te emocje na wodze i być takim w cudzysłowie ogarniętym podczas rajdu, to jest też ogromna sztuka. Ja trenuję z trenerem personalnym Pawłem Dróżkiem tutaj w Łodzi, którym pracuję właśnie nad tym, żeby móc zachować taką zimną, chłodną głowę i dobre decyzje podejmować, ponieważ no, te emocje tak falują po prostu diametralnie. Są skoki z euforii po jakąś tam prawie rozpacz ogólnie. I kto układał tego rozruka? Powiedzcie mi, kto to kurde jest za to odpowiedzialny? Jeżeli to jest ten Dawid Kastera cały, to biorę go do domu, kurwa! Ej! O Jezu! Ej, najzajebistszy OS, jaki się umiałem. Zresztą, odejdź. Dziękuję ci, stary, bardzo ci dziękuję. Jestem takim człowiekiem, który się szybko nudzi. Rzadko kiedy jest coś takiego, że już patrzę, dobra, kiedy się skończy, bo już trochę mi się zrzuciło. Tutaj nie ma czegoś takiego, ja nawet nie patrzę, kiedy mam to napisane, kiedy jest koniec wycinka. Mam to w dupie, bo chcę, żeby jak najdłużej to trwało. Taka jest to przyjemność, nie? Prędzej czy później ja podium osiągnę, jestem tego przekonany 100%, ja wiem to na pewno po prostu.
każdy z tych rajdów tak naprawdę typu cross country, one są trochę podobne, bo są to maratony. Dakar jest ultramaratonem i myślę, że ta magia tkwi w tym, że jest tutaj tysiące tak naprawdę elementów, które mogą cię wyeliminować z gry po prostu podczas jej trwania. Czyli przez te 12 odcinków specjalnych możesz tak naprawdę w każdej chwili skończyć wielką tą przygodę, która właśnie wymaga tego, żeby się wiele miesięcy do tego przygotowywać, wielki, ogromny nakład pracy wykonać, finansowy, logistyczny i tak dalej. Czy to na serwisie, czy to na dojazdówce, czy to podczas trasy po prostu. Istnieje dziesiątki elementów, które mogą cię z tego wyeliminować. Jest to po prostu takie arcytrudne, żeby to wszystko zebrać do kupy, unikać właśnie popełniania tych błędów. No i trzeba mieć tutaj też duży zapas szczęścia, albo po prostu nie mieć pecha. Pozdrowienia dla kibiców sportu. Pozdrawiamy wszystkich. Ja trzymam kciuki, jestem jednym z największych fanów, jak wiesz. Trzymajcie kciuki za wszystkich tutaj, bo walczymy tutaj i nie poddajemy się. No kurde, no jak cię mijałem, widziałem, że tą skrzynię naprawiałeś. Przyjemnie. To po prostu aż mnie bolało i jeszcze ja też miałem kłopoty. Stałem tyle razy, mówię, gdzie ten Kuba, nie mija mnie cały czas, nie? Mówię, ja pierdzielę, ale... Widziałem teraz chyba to tylko jedziesz sam. Konkretnie, nie? A to się ogrzewasz? Tak, na razie tak, bo kurde, zapomniałem takiej chustki. Także jeszcze raz, powodzenia. Bye, bye, bye. Benzyny, stanąłem 147 km, benzyny mam na 152, to 5 km. Ja pierdykam. Trochę bęski, dajcie mi trochę bęski. Masakra jakaś, kurna no. I wylądował po mnie helikopter, proponując, że zabierze mnie ze sobą, bo jeżeli nie mam paliwa, no to przecież kończę zawody, no niech się nie zatrzyma i nie odda mi paliwa ogólnie. No ja stwierdziłem, że nie dziękuję, postaram się poradzić sam. Tak naprawdę w linii prostej do tej stacji benzynowej było chyba mniej niż te 2 km. W każdym razie rzuciłem się w podróż pieszą. Kurwa. Jest to tylko wszystko słabo się czuję po dzisiejszej nocy. Zatrułem się fantastyczną kuchnią dakarową. To jest po prostu obóz przetrwania w pewnym zakresie, ale spoko. Najbardziej przerobany uważam, że mam ja. Ale to od razu wyjaśnię dlaczego, ponieważ pozostali zawodnicy jadący w Q4 tak zwanym, czyli właśnie takimi czteronapędowymi quadami, oni nie ścigają się, nie starają się w ogóle ścigać z tą stawką główną. Oni ścigają się tak naprawdę ze sobą. Ja staram się ścigać właśnie z tymi najlepszymi. Jadę cały czas na 4, włączonym 4x4 napęd i rzeczywiście tutaj fizycznie myślę, że jest to najbardziej takie wykańczające. Przez kilka godzin dziennie non stop są spięte przed ramiona, tak bardzo mocno. Ja co chwilę jakiś robię taki ruch tak naprawdę, żeby to wyluzować, ale to spięcie jest wiele godzin dziennie. Więc tak nieskromnie powiem, że według mnie mam całkiem przerąbane. Dakar ogólnie może kosztować w przypadku kładowca tak naprawdę od kilkuset tysięcy do, według mnie tak, żeby go zrobić idealnie i zabezpieczyć wszystkie ewentualności, które da się zabezpieczyć finansowo, no to aż do 2 milionów złotych, tak bym to określał. No cała droga do Dakaru tak naprawdę, no można powiedzieć, że to trwało 12 lat, odkąd wsiadłem pierwszy raz na kłada i pojechałem na pierwsze zawody, ale konkretnie powiedziałbym, że wcześniej to były takie marzenia ściętej głowy, natomiast realne przygotowania z pełną świadomością takim, że lecę na Dakar, od 5 lat to trwa. I ja się czuję niezwykle uprzywilejowanym człowiekiem i takim szczęśliwym, w czepku urodzonym, ciągle to powtarzam, że mam szczęście do naprawdę fajnych ludzi zaangażowanych, którzy wierzą w mój projekt i to nie jeden rok, tylko już kilka. Bez nich wszystkich ja bym absolutnie nie mógł tutaj być, gdzie jestem i nie mógłbym dążyć do tego, o czym właśnie tutaj mówimy. Aro!
No na Dakarze no, niestety nie pierwszy raz zdarzyła się śmierć na trasie. Ja pamiętam, że byłem bardzo szczęśliwy tego dnia, kiedy dojechałem do finiszu tego odcinka, ponieważ miałem bardzo ciężki odcinek i nagle z tej po prostu euforii, z tego szczęścia wielkiego, takiego własnego szczęścia, nagle po prostu taki strzał w głowę i diametralne myślenie takie, no kurczę, że to wszystko jest warte tego tak naprawdę i w ogóle no, że są takie rzeczy, takie się zdarzają i jest taki kłopot, jak to się dalej napędzić na tą jazdę po prostu, no bo to się nie mieści w głowie i jakby to po prostu się tak kłóci ze sobą, to nie jest wojna, to są zawody jednak, no i nie wszystko za każdą cenę. To tak właśnie Dakar, no mówią często ludzie, że to jest takie życie w pigułce właśnie i tam są po prostu emocje skrajne, potrafią być w ciągu jednej godziny występować na przykład. I każdy z nas, zawodników i ludzi, którzy biorą w tym udział, no liczą się z taką sytuacją, że jest to sport ekstremalny i różne rzeczy mogą się zdarzyć po prostu, no ale nadal musimy brać w nim udział, jeżeli się zdecydowaliśmy i musimy robić swoje. Jak się mogło zagotować? Tak muszę ostudzić, żeby to zalać. Spróbuję jakoś połączyć przewód. A, wkręcę śrubę. Jakiś wkręt. Dobra, jak to uda mi się zrobić, to polecimy dalej. Dzisiaj niezła jazda jest. Lezna sobie, chłopaki. Znowu śmigło do mnie leci. Nie wiem po co, bo już im powiedziałem, że dam sobie radę. Sporo motorów rozrzuconych po trasie widziałem. Szybko reaguję, muszę szybko zabierać zawodników. Ja dolałem sobie wody. Ogólnie odzyskuję również ją na wszelki wypadek, bo szału nie ma, ale myślę, że ogarniemy temat. Hello, good morning! Very nice, very good. Yes, yes, yes. Welcome, you're welcome. Thank you. One more, okay? Mano. Thank you. Thank you. Thank you. Teraz pasek mi strzelił. Nie wiem, no teren jest dosyć ciężki, taki, taka mąka. Ja tu jadę pełnym piskiem. Ale jest, kurde, tyle rzeczy się przytrafiło. Znam przyczynę chyba rozwalenia paska. Kurczę, no. To co tu było przymocowane, po prostu się musiało rozwalić. I pewnie w las syf. I dlatego się zatarł. Nie uwielbiam tych gości. To jest jak Man in Black po prostu, tylko za wschodniej granicy. Ja nie wiem jakim cudem, ale oni mnie już mijają dzisiaj trzeci raz. Myślę, że to się upierdzieliło i wleciało tu gdzieś do środka, zaraz to odnajdziemy. Także kurczę, każda rzecz musi być tak bardzo dokładnie zrobiona ogólnie, bardzo dokładnie, bo potem są takie konsekwencje, no szczególnie przy takich długich dystansach. Śmigacie, chłopcy? Okej, okay. We never give up. Polish ATV, Liga Polska ATV. Walczcie do końca, tak jak ja tutaj napierdzielam. Nigdy nie poddawałem się z Radkiem, jak jeździliśmy King Squadem w przeprawie. Do końca zawsze walczyliśmy. Czasem umordowani jak świnie wracaliśmy, ale nie ma... Zmiłuj ogólnie, jak walczymy to do końca.
Tak jest i tego wam życzę, dobrej zabawy, bo to potem buduje charakter i z czego fajnie być dumnym i co wspominać. Leci do mnie helikopter po raz trzeci dzisiaj. Trzeci raz. Nie dam się stąd zdjąć! Nikt mnie stąd nie zabierze! Sam dojadę! Sam! Lecimy! LKO! Samo zło! Sami się z Dakaru wracamy! Wiesz, trochę za grubo poleciałem, no. Albo grubo, albo wcale, nie? Prawda? Dojechałem do końca. Urwane koło mi tam nie przeszkadza, jak już wiecie. Tak dalej. Mam to. Teraz będziemy walczyć o grubsze medale. Ogólnie po Dakarze 2020 jestem na 12 pozycji w generalce. Ostatni odcinek zwyciężyłem. Jak już wygram, jak stanę na podium, przede wszystkim podziękuję całej swojej rodzinie, która dostosowała swoje życie tak naprawdę do tego mojego sportu, do tej mojej pasji. Oni się dali zarazić tym, ale tak naprawdę no, pomagają mi w tym niesamowicie i bez tego wsparcia i tolerancji do tego wszystkiego, co tutaj robimy, w ogóle by mnie tutaj nie było i to jest przede wszystkim. Po prostu z błota, który wszedł na salony dakarowe i spełnia swoje marzenia i pokazuje tak naprawdę, że wszystko jest możliwe, że jeżeli tylko chcesz i dążysz do tego, jesteś zawzięty, no to wszystko jest możliwe. No. Oczywiście trzeba do tego mieć troszeczkę szczęścia, ale przede wszystkim włożyć kupę ciężkiej pracy i zazwyczaj to wychodzi. No.